Słuchajcie, którą mamy godzinę? Jest 5:12, niedziela rano. Wiecie, gdzie jedziemy? Jedziemy do lasu. A czemu nie mogę spać? Ponieważ mój kochany Jeniczek nastawił zegarek na godzinę 4:30 i po prostu dostałam kopa w dupencję, żeby wstawać, ponieważ jest czas na to, żeby sprawdzić, czy są grzyby w lesie albo ewentualnie, czy są drzewa w lesie. No to teraz może wytłumacz się, proszę bardzo. Wytłumacz się, kochanie. Dobrý den, dobrý den. Nemá spaní, pěkný počasí je, jedeme na houby. Vyspat se může v trumně. Třeba spravdit to, tam chřipky či rosnou, co se pozměňalo. No, vykořešťá tego času až tyhle nie je. No, jak fajný den je to. No, chodzi o to, že nebyliśmy v lesie od jesieni? Od jesieni, bo zimą byliśmy, gdzie byliśmy, w górki jeździliśmy. No w sumie wiecie, potem ten lockdown wszedł, to po prostu nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Także teraz jedziemy sprawdzić, bo my jesteśmy grzybiarze, także na pewno będą jeszcze jesienią filmiki cały czas z grzybów, bo dobraliśmy się tak fajnie, że po prostu oboje te grzyby zbieramy, uwielbiamy, więc to już jak jest wyprawa grzybowa, to nie ma... To nie ma spania, wstajemy oboje. Wstajemy w trójkę, prawda? Baryłko? Wstajemy i absolutnie nie patrzymy na to, która jest godzina, tylko jedziemy. Za chwilę już jedziemy na trasę, bo tu wyjeżdżamy od nas. Zobaczcie, dopiero wschód słońca po piątej jest, bo wiecie, no w Anglii ja wam tłumaczyłam już, że się godzinę później jasno robi. Zaraz wam pokażę, jakie słonko wyjedziemy, tu będzie widać. Zobaczcie, jaka fajna trasa. Tak, przed chwilą żeśmy widzieli, słuchajcie, szli drogą ludzie tak pijani, ledwo się na nogach trzymali. No, ale no i są znowu, jest żywopłot i nie mogę wam pokazać słonka, bo dopiero co był wschód, nie widać, schowało się, no może za momencik. Także idziemy, a zobaczcie, ile jest stopni. 7. Uwierzycie? Ale będzie ciepło w ciągu dnia, bo ma nie padać. Jest bezchmurne niebo, także to jest w tej chwili taka temperatura. O, jest słoneczko. Dzień dobry, słoneczko. A no, żywopłot. No, ale widzieliśmy przez momencik. Za chwilę nam tutaj się pokaże. Oczywiście byliśmy już po kawkę, bo zawsze mamy taki zwyczaj, że jak jedziemy do lasu, w górki albo nad morze, gdziekolwiek, jeżeli to ma być taki fajny wyjazd, proszę bardzo, kawiczka, tak, i mamy jak zwykle angielskie kanapki, ja mam też kawiczkę. Nie widać słonka. Jest, proszę bardzo. Przepięknie. Pusto na drodze. Także moment i będziemy w lesie. Ogólnie to wiecie, w Anglii lasów nie ma, także to, że mamy tutaj w miarę blisko do tego lasu, ile jedziemy? Tak z 40 minut, nie? 45. No. Także to, że mamy ten las, to jest cud, a jeszcze wam powiem, że ten las to nie jest taki zwykły las, dlatego że jest taka historia. Jedziemy do Cannock Chase i o tym lesie jest historia taka o dziewczynkach z czarnymi oczyma. W których to latach było, to ja nie pamiętam, musiałabym sprawdzić dokładnie. Jak sobie wpiszecie w internet, nawet po polsku, Cannock Chase, dziewczynki z czarnymi oczyma, to wam wyskoczy historia morderstw dziewczynek, takich wiecie, no, dzieci, nastolatek w różnym wieku. Był mężczyzna, który po prostu był seryjnym mordercą i mordował dziewczynki.
chrupki, one znikały, nie wiadomo było, co się z nimi dzieje, i zakopywał w tym lesie. No i legenda jest taka, historia, że one się pokazują ludziom, którzy chodzą, przychodzą w te miejsca, gdzie one są w tym lesie zakopane, i one się pokazują i mają takie czarne oczy, wychodzą i się patrzą. I wiecie co, myślcie sobie, co chcecie, możecie nie wierzyć, możecie wierzyć, ale ja za każdym razem, jak jestem w tym lesie i Jan mi znika z oczu, to ja po prostu się boję, bo ja wierzę w takie historie. Kiedyś pojechaliśmy z naszymi przyjaciółmi, to znaczy ja pojechałam do lasu, były dwa psy i myśmy byli w trójkę, byłam ja, moja psia Psiuła i jej mąż, i pojechaliśmy i weszliśmy w jedno miejsce i po prostu Barek stanął w pewnym momencie i powiedział, że on dalej nie idzie, mowy nie ma, stanął jak wryty, gdzie on, wiecie jak on się zachowuje, mowy nie było. I wiecie, uwierzcie mi, że trzy razy jeszcze byłam w tym samym miejscu i za każdym razem Barek stawał i nie chciał iść, po prostu stawał jak wryty i mowy nie było, jak osioł, dosłownie jak osioł. Także ja nie lubię, ja tam nigdy nie pojadę sama, bo się boję, i zawsze jak chodzę, to muszę mieć Jana na oku, bo moja wyobraźnia się uruchamia. A co się śmiejesz? Moja wyobraźnia się uruchamia i ja po prostu widzę tylko te dziewczynki. I zobaczcie sobie, naprawdę wejdźcie w internet i wpiszcie Canoe Chase, dziewczynki z czarnymi oczyma. Taka historia. No. Dobra, pokażę wam jeszcze, jakie mamy kanapeczki super. Nasze śniadanko. Tak, angielskie kanapeczki. Czekajcie, co my tu mamy? To jest Janowa kanapeczka. Chicken tikka, bagietka. No, to jest super. W środku jest kurczak, jakaś tam sałata. Czekaj, Barek, bo mi przeszkadzasz. No, zwykła bagietka. Proszę? Dobra, nie komentujemy. Przygotowana w sklepie. No taka cena, zobaczcie, bagieteczki. 2,90. Jakby ktoś chciał wiedzieć, takie są ceny. Widzisz, Barek. A ja mam... Co ja mam? Ja mam taki z ciemnego chleba, takie trójkąciki. To są typowe angielskie kanapki. Ser i cebula. No, wiecie, to takie jest, takie zapychacze, żeby coś zjeść. Ale nie mieliśmy czasu nic robić. Wczoraj Jan był w pracy, ja byłam na farmie truskawek, owoców, pokazywałam wam w poprzednim filmiku, a po obiedzie, wiecie, zajęci bardzo byliśmy, bo wreszcie kładziemy, no Jan kładzie panele, także... Co się śmiejesz? Dojeżdżamy do lasu, a to zobaczcie, ile stopni widać. Jak nie widać, to ja powiem, 5. Bo właśnie przed chwilą widzieliśmy dom, z którego, gdzie z komina leciał dym, i Jan mówi, zobacz, grzeją w domu. I tak się zdziwiliśmy, a ja patrzę na temperaturę, a tu 5 stopni, także witamy w angielskim lecie. Już dojeżdżamy, przed nami las. Fajna droga. Słonko nam dopisuje. A tutaj proszę, jest pracujący, czeka. Jeszcze chwilka i widzicie cały czas żywopłot. Ja wam chciałam nakręcić, była taka fajna łąka, paruje, taka mygiełka piękna, no ale no nie da się, no nie da się po prostu, o, proszę. Tak to wygląda tutaj. I cała Anglia jest w takich żywopłotach. Nic nie zobaczycie. Coraz lepiej. Wjeżdżamy do lasu. 4 stopnie.
płacimy dzisiaj. Która godzina? Za 26. Zobaczymy, gdzie my dzisiaj wylądujemy, bo tutaj są też wrzosowiska bardzo ładne. Fajny teren. Naprawdę w Anglii nie ma lasów. Masakra, powycinali wszystko. A najgorsze jest to, bo wiecie, w Polsce wycinają, ale sadzą. A tutaj wycinają i nie sadzą, także kosmos normalnie. Proszę, jak chcecie sobie wpisać Canock Chase, historia z czarnymi oczyma, to tak się to pisze. Canock Chase Forest, czyli Canock Chase Las. Wpiszcie sobie, po polsku też można znaleźć, także spokojnie polecam. Idziemy. Zaraz wam pokażę dziada borowego. Wiecie co, jest chłodno, ale nie ma wiatru. Także spokojnie. Ja nawet kurtki nie wzięłam, dlatego że jakoś mi tak, nie wiem, bardzo, bardzo ciepło. Halo, halo, proszę pana. Pan zaczeka. Panie. Dziad borowy, zobaczcie. Nie znajdziecie, nie znajdziecie. Taki strój. Proszę, jak dostosowany. No dobra. Jakie piękne choineczki, zobaczcie. O! Jeszcze rosa na nich. Jaka cisza w lesie. Tylko barka wariata słychać. Tam dziad borowy chodzi. Są psiury pierwsze. Gdzieś tu przed chwilą widziałam. No zobaczymy. Może maślaki jakieś już będą, bo wiecie, maślaki to się zawsze pierwsze tutaj pokazują. Dopiero żeśmy weszli do lasu. Idziemy zaraz dalej. Nie ma jeszcze ludzi. W dobrej godzinie przyjechaliśmy. Jeszcze nie ma 6 godziny. Jest cisza, taka cudowna cisza. No, barek po prostu. Patrzcie, patrzcie. No, pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia. Ale jak pachnie. Co masz? Opieńki? Wow! Ale jakie malutkie! To dopiero wiesz, one urosną. Kurczę, takie do marynowania. Bierzemy? O rany! Ja się śmieję, zobaczcie, ktoś sobie zbudował taki krąg dla czarownic. Nie wiem, co to ma być, bo jak ostatnio tu byliśmy, to tego nie było. Dzień się budzi. Ale cudownie. Zobaczcie, wiatr wiał. No norma tutaj. Takie powalone drzewa. Zresztą w Polsce tak samo. Jak fajnie. Nie ma nic piękniejszego, jak zacząć dzień w lesie. Cudownie. Chodź. Co masz? Ptaka. No już idę zobaczyć.
już zarobiłeś, pokaż. Ja. Česky je to masák. To se říká lidově masák. Pokaž od spodu. Jinak je to muchomoru růžový. On je často robáčivý i je to bardzo smačný hřib. A patř, my tak ho nezbíráme, znači já přinajmě neznám. Doporučujete go sbírat, kdo nezná se v ogule na hřibách, to nezbírat. Musí to být růžové, bo jak se ta skurka z kapeluša šťongne, to dostaje růžový kolor. Aha. I je to bardzo smačné. Znači u nás se tak zbírá te białe, tak jak one się nazywają, zapomniałam teraz. Ja tego nie zbieram, ale wiem, że ludzie zbierają. Je to bardzo smaczne na schabowe, tak jak schabowe. Jak u nas kanie też. Tak. Ja mam grzyby purchawy. Ale zobaczcie, jakie paprocie. Takie okromniaste. Tu idziemy taką drogą w dół. Przed nami są wrzosowiska, a my będziemy szli tutaj do lasu. Dziad borowy coś niesie. O, nie wierzę. O nie, on chyba ma prawdziwka. Poczekajcie. Nie wierzę. Zawsze tak jest, że pierwszy coś znajdzie. No normalnie mnie chyba piorun trafi za moment. O nie. Nie, kania. Kania. Będą schabowe. Kania. Pokaż. Ja. Wow. Przyjrzyjcie się. Nie da się pomylić kani ze sromotnikiem. Ona jest tak charakterystyczna. Ale... Jak pachnie. No. No i mamy dylemat, gdzie iść. Bo nam się drogi rozchodzą. To co? Tu pod górę? Ale się zlewasz z zielenią. O! Wrzosy zaczynają kwitnąć. Mówiłam, że one latem kwitną, a nie jesienią. Proszę bardzo. Ale tu są takie malutkie te wrzosy. Idziemy do wysokiego lasu. Ale tutaj przy drodze bardzo często są grzyby. Wiecie, że nie trzeba często wchodzić głęboko do lasu. Wystarczy iść sobie taką drogą. Jeżeli są grzyby, to one będą po bokach. Na razie dwa największe grzyby to ja i Jan. Ale dzisiaj będzie ładny dzionek. Ile razy żeśmy na kolanach zbierali, nie? Między wrzosami. No tak. Bo w tych wrzosach to uwielbiają kozaki, prawdziwki rosnąć. A chobarek we wrzosach, on cały czas niesie swój patyczek. On jest taki ciężki, ten patyk. Chodź, idziemy. Chodź, wariocie. Jakie pajęczyny. Halo, pajączku, dzień dobry. Dwa grzyby przyszły cię odwiedzić. Chodź, Marek, chodź, idziemy. Tędy to by się fajnie galopowało. Wymarzona droga na spacer z koniem. No i najbardziej to żałuję, że nie mogę wam przekazać zapachu. Tam są wrzosowiska.
choinki ładne. No dalej, chodź, 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 chodź. Wiesz, patyczek idzie. Idziemy pod górkę. Dobre ćwiczenie. Na moje obolałe nogi. Co masz? Co masz? Ja przeszłam, bo gadałam do kamerki. Gadaj do kamerki, gadaj. Maślaczek. Zobaczcie. Ja. Ojejkuś. No, to już mamy takie prawdziwe grzybki. O. Pokaż. No, kochanie. Pokaż facjatę, banana. Grzybiarze, znacie to uczucie, jak się pierwsze grzybki znajduje. No, na zupę już jest. O, to taką marną zupę chyba. No bardzo dobrą zupę. No to dobrze, jak są maślaki, to znaczy, że będzie więcej. Dobra. To ja was bardzo przepraszam, ale ja już nie mogę na kamerkę patrzeć, tylko, jak to Jasiek mówi, rypak w dół i już teraz zajmujemy się tylko tym, co na dole. Chodź, Barek, idziemy. Słyszycie tę ciszę? Ale relax. Ale jaka cisza. Zobaczcie. Naprawdę to jest. Nawet listek nie drgnie. Jakie niebo. My idziemy do tego dużego lasu, bo tutaj po tych zagajnikach to nam za ciężko chodzić. Ale ty cały czas z tym patyczkiem. Wiecie, jaki ten patyczek jest ciężki. Przecież ty już jesteś półżywy. No chodź, idziemy. Ale nie zostawi, nie. Jak to było? Iść ciągle, iść w stronę słońca? Tak to właśnie wygląda. Już tak promyki ogrzewają fajnie. Cieplutko się robi. Było 4 stopnie. Co ty robisz? Gdzieś ty tu w lasu? Zobaczcie, w czym się wykąpał. No, nie muszę nic dodawać chyba. Chodź, głupeczku. Tu już troszkę większe wrzosy, ale jeszcze nie kwitną. No te wrzosy to już są takie galante, ale to jeszcze nie jest szczyt. Co ja tu mam? A nie liście? Myślałam, że coś tutaj tak wyglądało. Jak taki duży prawdziwek. Tu są takie wrzosy, że do pępka sięgają. Wyciągnę kiedyś Jana, pojedziemy, to nagramy filmik, bo sama nie dam rady. Tu jest pięknie przez cały rok. Naprawdę jak na Anglię, to jest super teren. Bo w Anglii jest dużo zielonych terenów, ale wrzosy i górki. Natomiast lasów, tak jak mówiłam, nie ma. A tutaj ten las naprawdę jest. Tam przed nami. Ale cudownie. Normalnie mam ochotę fruwać. Jan gdzieś zniknął, muszę zaczekać na niego, bo się boję i sama. Co prawda jeszcze nie weszliśmy do lasu, ale już wam mówiłam, ja jestem pewna, że te dziewczynki tu są.
Barek czeka na Jana, nie pójdzie sam, widzicie? Co ty chcesz do wody, patyczek? A jejkuś, no hops. Chodź, idziemy dalej, tam też będzie woda. Chodź. Idziemy, idziemy. Ale pachnie. Żywico, żywice czuć, nie? Po prostu las, no tak. Wszędzie paproci, ale wiecie co? Tu nie ma kleszczy. To jest rewelacja. Barek nie nosi żadnej obroży, żadnych kropelek, tabletek. Nie potrzeba, nie potrzeba, bo ich nie ma. Także to jest wspaniałe. No bierz, patyczek, bierz. Już się bardzo ciepło robi. Jak się na słonko wyjdzie, to grzeje. Super. Będzie bardzo ładny dzionek. Już jest. Powiem wam, że z grzybobrania to raczej nici, ale bateryjki nam się ładują. Ja mówię, że z grzybobrania to raczej nici, ale bateryjki to nam się ładują, prawda? Tak. A co mi chodzi w tym? Nawet psiurów tutaj nie widać. Bo tutaj zawsze pod grzybki zbieraliśmy, więc przyszliśmy sprawdzić. Byliśmy na miejscu prawdziwkowym naszym. Prawdziwków ani widu, ani słychu. No to mówimy, zobaczymy pod grzybki. Ale podgrzybków nie ma. Nie ma. No i nawet wody nie ma. No patrz, faktycznie, bo tutaj była woda, tu się Barek zawsze kąpał, ale były przecież takie susze w maju, w kwietniu, w maju. Powiem wam, że pierwszy raz widzę, żeby tu było suche. O, widzicie, popadało, ale to wszystko to jest nic po takiej suszy. Dlatego nie ma grzybów pewnie, bo co jak co, ale maślaki to powinny być, a w sumie co jednego maślaka znalazłeś, nie? Dwa maślaczki, no. Także nic to, grzybki będą, my znajdziemy, nie dzisiaj, to za miesiąc, za dwa, przyjdzie jesień, grzybki się znajdą. Och.
No wyschnięta woda zupełnie, nawet barek nie popływa. Troszkę jest. Chodź wariocie. Matko. A zobaczymy tutaj, Baruś. Na tym wale lubią rosnąć. Dawaj patyczek. Dawaj. Dawaj patyczek. Dawaj. 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 Dawaj patyczek. Chodź ty hałaśniku jeden. Tu koncert piękny w lesie. Tu ja idę na ten wał zobaczyć, bo tu lubią na nim rosnąć grzybki. Zobaczmy, zobaczmy. Takie są kamienie, że z daleka wyglądają jak grzyby. No, chodź. Ale pachnie. Nic nie ma, nic kompletnie, nawet purchawek. No i co? Kiepska sprawa. No ja mam ci rzucać patyczek. Chodź, chodź. Chodź, głupeczku. Chodź. No chociaż jakiegoś jednego podgrzybka to bym mogła znaleźć. Kurczę, Jan znalazł maślaki i kanie. A ja co? No wstyd normalnie. Popatrzmy jeszcze tutaj, bo bardzo często tak z boku rosną, jak jest taka skarpa. Kto pierwszy wypatrzy? No, no jest grzyb jeden. No nic nie ma, słuchajcie, nic nie ma kompletnie. Bo tutaj zawsze jak zaczynamy na tym wale kosić, to na wyścigi, kto pierwszy, ile zbierze, zawsze tu są. Oczywiście jak są grzyby. A tutaj nic. Na wzrok mi padło, czy co?
zobaczmy z tej strony. No, to jest wymarzone miejsce na podgrzybki. Widzicie? Ale nic nie ma. Nic, nic. No, dziad borowy idzie. Patrzcie, wygląda jak grzyb, a to niestety kamień. No i co? Nic nie ma, prawda? Zupełnie. Ja mówię, nawet purchawek nie ma. Tutaj zawsze żeśmy podgrzybki na tym wale cieli, a tu nic. No to gdzie idziemy dalej? Tutaj chyba, nie? Wracamy do domu. No. Tak, bo mamy jeszcze kawał trasy. Jest susza, przecież zobacz, cały kwiecień, maj, takie były upały, nic nie padało. Ale to na grzyby to musi popadać porządnie, to jest wszystko mało. Żeby grzybnia ruszyła, to musi być parę tygodni mokro. A tu widzisz nawet tych psiurów jak na lekarstwo. Wcześnie. Za wcześnie, no ale słuchaj, spokojnie będziemy mogli teraz spać, nie? Sprawdziliśmy, więc wiesz, za jakiś czas przyjedziemy znowu. Idzie dziad borowy. Co masz? Kochanie, aby nikt nemyślel, že z lesa jde pustý, prázdný, to já si nese torebke koňských guven do ogrodku. Bardzo fajné gnojivo. Pokaż. Proszę. Ale jak podsuszone. No, no to... jak se kdož zapytá, co jste přinesli, to doslovně můžeme povědět guvno z lesa. Ale rozrobíš to? No to będziemy mieć pomidorki. Ty, bo to wygląda, jakbyś niósł barka kupę. Oj, Barek, chyba dobra kolacja była. No nasze grzybobranie przybiera coraz ciekawszy charakter. Jeszcze cieple pończki. Proszę. Słuchajcie, czy my możemy chociaż raz coś normalnie zrobić? To jest chore. Czy to musi być zawsze kabaret? Ej, se mnou, zawsze coś wymyślimy. Jeszcze tutaj pięć pączków. Pączuszki jak tralala. No to będą takie pomidory jak granaty. No. Takie aromaty. Może być. Grzybków mamy dosłownie pięć na krzyż. Jakieś tam maślaczki. A te, co na początku ja nie mogłam sobie nazwy przypomnieć, to miałam na myśli surojadki. Nie każdy to zbiera. No ja na przykład nie zbieram, ale u mnie w Łódzkim surojadki są bardzo popularne. Nie wiem, czy znacie. Takie białe grzybeczki z blaszką od spodu, bardzo kruche. Ale fajne w smaku, jak się usmaży, to jak kotleciki. Podobne do kani w smaku.
Ale zobacz, nawet kozaków jeszcze nie ma. A już powinny tutaj takie brzuski. Już kozaki powinny być. Zobaczcie, jaki piękny dzwoneczek. Jak mam wpisać w tytule filmiku, grzybobranie czy kupobranie? Bo nie bardzo teraz wiem. Mam dylemat. Tu jest taka fajna droga, jeszcze wam nakręcę z wrzosami. Zaczyna się robić coraz bardziej fioletowo. Nie wiem, na ile to kamerka odda. I w tych wrzosach grzybki uwielbiają rosnąć. Ale ja tutaj widzę co innego, kochani moi. Popatrzcie, co już jest. Widzicie? Jagodki. No, a to będą pierogi z jagodami. Przyjedziemy na jagódki. No nie no. Nie będę teraz zbierała. Nie będę zbierała jagód. Naprawdę. Nie będę. Truskawki są w domu. Tu jest fajnie, bo jak się zaczynają jagody, to są do jesieni, już wam kiedyś mówiłam. Zobaczcie. Nie będę zbierała. Nie, ja tylko sprawdzę. Ja tylko sprawdzę, czy są dobre. A może tu są lepsze? O rany. No to wpadłam. Koniec. Koniec, normalnie koniec świata. O kurczę, ale obsypane. No nie. No i tak to wygląda. Można iść. Naprawdę teren jest piękny. Chcecie, idziecie do lasu. A jak chcecie na otwartym takim terenie pochodzić, no to jest tak, jak widać. Tutaj takie miejsce jest na prawdziwki. Zawsze jak już są grzybki, to tutaj prawdziweczki zbieramy. No ale nic nie ma. Dalej nici. Zobaczcie, ja już się rozebrałam, bo się zrobiło gorąco. Nie wiem, która jest godzina. Około 7:00. Trudno mi powiedzieć, bo nie mam zegarka, ale czekajcie. Przecież mam telefon. Zaraz wam powiem. 7:40, to zobaczcie, ile już chodzimy. Także spacer jest mega. Proszę bardzo. Tutaj tych prawdziwków zawsze nakosimy, a tym razem nic. Tutaj z tej strony są podgrzybeczki. Zawsze. No ale nic nie widać. Jak tu nie ma z brzegu, to
Znaczy w ogóle strasznie nam ten lasek zaraz zarósł jeżynami. Musimy znaleźć coś nowego, bo niestety lasy w Anglii mają tendencję do zarastania jeżynami. A tak, jeden znajdziemy, zarośnie, to potem znajdziemy drugi jakiś bez tych jeżyn. No to jest troszeczkę inaczej niż w Polsce mimo wszystko. Jeżyny są wszechobecne. No chodź Dawid, daj patyczek, chodź, daj. Daj patyczek. Daj patyczek, daj, daj. Oj, 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 oj. Dawaj. Chodź, chodź, chodź. A jednak udało się kawałek wyrwać. Żegnamy się z Wami w tej pięknej scenerii. Mam nadzieję, że ten pierwszy spacer z nami Wam się bardzo podobał. Pierwszy, ale nie ostatni, obiecujemy. Będziemy więcej chodzić. A jak się grzyby pojawią, no to wiadomo, że wtedy będziemy szaleć po lesie. Dwa dziki, nie, dwa grzyby będą szukać grzybów. Dzisiaj mamy G, ale wiecie, pomidory będą zadowolone. Także jeszcze jeden rzut na tę piękną zieleń i do następnego filmiku. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia.